Witajcie, nazywam się Jan Rysle i pracuję w SMA Solar Academy. Dzisiaj pokażę Wam, jak przy użyciu asystenta konfiguracji uruchomić nowego SMA Data Manager M. Najpierw łączymy się z naszym komputerem za pomocą kabla sieciowego z Data Manager. W maju zostanie wydana wersja, która umożliwi również połączenie przez VLAN. Aby otworzyć Data Manager z poziomu przeglądarki internetowej naszego komputera, Data Manager musi znajdować się w sieci z serwerem DHCP, np. standardowym routerem. Poprzez serwer DHCP Data Manager otrzymuje adres IP, który możemy wpisać w naszej przeglądarce tak, jak to właśnie robię. Jeśli system obsługuje usługi MDMS, można również wpisać na pasku przeglądarki bezpośrednio SMA, numer seryjny Data Manager. Wtedy w przeglądarce może pojawić się komunikat ostrzegawczy, można go jednak zignorować. Teraz znajdujemy się w widoku głównym nieskonfigurowanego jeszcze SMA Data Manager M. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz w każdej chwili kliknąć symbol znaku zapytania w prawym górnym rogu, co właśnie robię. Otworzy się wtedy szczegółowy plik pomocy. Wróćmy jednak do konfiguracji. W tym kroku konfiguracji można w razie potrzeby zmienić ustawienia sieci, jednak zazwyczaj nie jest to konieczne. Można to zrobić tutaj. A na marginesie, po kliknięciu na symbol informacji, otworzy się okno z wyjaśnieniem do dokładnie tego punktu, tak jak to robię teraz. Jak już wspomniałem, możemy pozostawić włączoną konfigurację automatyczną czyli tutaj zapisujemy lub anulujemy, przez co powrócimy do oryginalnego kroku konfiguracji. Tutaj klikamy przycisk Dalej i przechodzimy już do następnego kroku konfiguracji. W tym kroku konfiguracji dokonujemy rejestracji administratora, czyli nadajemy nazwę użytkownika, którą najlepiej zanotować sobie dodatkowo w osobnym miejscu, oraz ustalamy hasło, które ze względów bezpieczeństwa musi mieć odpowiednią długość i składać się z kombinacji cyfr, liter i znaków specjalnych. Zróbmy to teraz. A teraz hasło. Duże litery, cyfry, znaki specjalne. Dalej klikamy na Zarejestruj i przechodzimy do następnego kroku. W następnym kroku konfiguracji nadajemy tutaj najpierw nazwę urządzenia. Następnie można wybrać, czy Data Manager. Ma otrzymywać automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa i funkcji, co jest bardzo wskazane, oraz wybrać synchronizację Sunny Portal, co aktualnie jest obowiązkowe. Dlatego opcja ta musi zostać zaznaczona. Ponadto, można tutaj ustawić, aby Data Manager aktualizował jednocześnie dodatkowo wszystkie podłączone urządzenia SMA. Teraz wprowadzamy hasło systemu podłączonych urządzeń SMA. Jeśli hasło nie zostało dotąd ustawione, możemy teraz wpisać nawet hasło, które zostanie przeniesione następnie na urządzenia SMA w stanie fabrycznym. Również tutaj należy użyć bezpiecznego hasła. Hasło musi zatem składać się z co najmniej ośmiu znaków i zawierać litery, liczby i znaki specjalne. Następnie klikamy Znajdź urządzenie. Zostanie nawiązana komunikacja z podłączonymi urządzeniami SMA, a znalezione urządzenia zostaną wyświetlone w następnym kroku po kliknięciu przycisku Dalej. W tym kroku mamy możliwość nadania znalezionym urządzeniom innych nazw lub oznaczeń. Ja wpiszę teraz nazwę Core One. Ponadto wybieramy tu urządzenia, które mają zostać włączone do systemu. Zazwyczaj trzeba po prostu wybrać wszystkie. W następnym kroku można włączyć dodatkowo urządzenia Modbus. W tym celu klikamy symbol plusa tutaj. tym tematem zajmiemy się jednak dokładniej w osobnym filmie tech tip. Dlatego tutaj możemy pominąć tę czynność. Klikamy zatem zapisz i przechodzimy do następnego kroku. Ten krok jest szczególnie ważny, ponieważ umożliwia ogromne ułatwienie ustawienia całego systemu. Wybieramy tu normę krajową, która zostanie zastosowana automatycznie do wszystkich podłączonych urządzeń SMA. Wystarczy ją zatem wybrać tylko raz, a resztą ustawień zajmie się data manager. Nie trzeba zatem podawać również kodu GridGate. W tym kroku można przypisać punkty pomiarowe, na przykład licznik Energy Meter, który został wcześniej wykryty do przepływów energii, czyli poboru z sieci i dostarczania do sieci. Ponieważ SMA Energy Meter działa jako licznik dwukierunkowy, przypisujemy go tutaj do obu kierunków przepływu energii, co właśnie robię. Samo wytwarzanie energii fotowoltaicznej PV jest mierzone bezpośrednio przez falownik fotowoltaiczny. Na koniec klikamy ponownie przycisk Dalej. W tym kroku moglibyśmy aktywować serwer Modbus w Data Manager, dzięki czemu może on komunikować się z urządzeniami przez Modbus. Ale jak już wspomniałem wcześniej, kwestią Modbus zajmiemy się szczegółowo w innym filmie Tech Tip, dlatego nie musimy teraz nic wybierać i możemy kliknąć przycisk Dalej. Teraz dochodzimy do kolejnego bardzo ważnego punktu, czyli zewnętrznego ograniczenia mocy czynnej. Aby je aktywować, najpierw musimy wybrać moc czynną i kliknąć dalej. Teraz możemy wybrać rodzaj ograniczenia mocy czynnej. Najprościej jest wybrać tutaj sterowanie i pozostawić to, co jest zaznaczone domyślnie. W następnym kroku wybieramy rodzaj sterowania, czyli w naszym przypadku Ustawienie przez cyfrowe wejścia Data Manager. To znaczy, teraz zaznaczamy oczywiście również wejścia cyfrowe. Wcześniej nie możemy również przejść dalej. Następnie klikamy dalej, aby przejść do następnego kroku. Te wejścia cyfrowe możemy jeszcze skonfigurować. Określamy zatem, do jakiej wartości ograniczenia Data Manager konwertuje cyfrowe sygnały wejściowe? Zazwyczaj jednak konfiguracja domyślna, jak tutaj 0, 30, 60 i 100%, jest zgodna z wymaganiami operatora sieci. Można tu również zdefiniować reakcję fallback, to znaczy poziom fallback w przypadku nieprawidłowej lub nieskonfigurowanej kombinacji sygnałów. Ale również tutaj. Można pozostawić zazwyczaj ustawienia domyślne, jeśli nie ma innych wymogów operatora sieci. Klikamy dalej, aby zakończyć również ten krok. W tym miejscu możemy teraz również określić szybkość zmiany wartości zadanej, czyli gradient mocy. Do tego musielibyśmy wybrać tu aktywny. Oznaczałoby to aktywację ustawionego aktualnie gradientu mocy, czyli w tym przypadku maksymalnie 20%. Takie ograniczenie gradientu mocy jest wymagane przez niektórych operatorów sieci. Jeśli jednak nie jest to konieczne, nie musimy tego oczywiście tu aktywować. Gratulacje! Udało nam się ukończyć uruchomienie SMA Data Manager M. Dziękuję za obejrzenie filmu. Nazywam się Jan Rysle. Zapraszam na następny tech typ.